Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale o piwowarstwie domowym. Wspominałem kilkukrotnie o nowym programie, programie, którym jestem no, zajarany, zafascynowany, jak to na początku każdego programu człowiek się czuje. Jak wiecie, do tej pory używałem programu, który nazywał się Beersmith. Używałem go od tam wersji poniżej 2.0, potem 2, nie pamiętam, 2.0 była, potem 3, 3.1, czy jakoś tak. W każdym razie po tych kilku latach zauważyłem, że Beersmith idzie w stronę, która mi nie bardzo pasuje. To znaczy, robi się z Beersmitha program uniwersalny, wieloplatformowy, to jest plus, bo działa na Windowsie, na Linuxie, na macOSie, pewnie na innych rzeczach jeszcze można go zainstalować, korzystając z kodu. Natomiast ja na pewno, nie no, mogę powiedzieć, że na pewno, ja na pewno nie zrobię miodu pitnego, nie uderzę w tą stronę, a wina, czy nie uderzę w inne tematy. I widzę, że droga, w którą idzie Beersmith, właśnie ociera się o nowe środowiska. Nazwijmy to próbą zwerbowania nowych użytkowników. Sama metoda, która jakieś 2 lata temu, czas leci, tak strzelam, 2 lata temu zmieniła się, to metoda subskrypcji znana ze świata użytkowników Apple'a. Czyli wydaje mi się, że można nadal kupić ten program jakby na własność, chyba że chcesz mieć, powiedzmy, cały czas świeży, no to musisz płacić co roku. Ale jakby do tego nie mam jakichś tam wielkich uwag. Moje uwagi tylko idą w tą stronę, że bardzo ciężko na tym programie ostatnio, ciężko było go spolszczyć. To jest raz. Dwa. Ciężko cokolwiek powoli było do niego zaimportować. To kiedyś były bardzo łatwe procesy, w tej chwili to nie są takie proste sprawy. Póki społeczność, która jest zorganizowana na piwo.org, doda do niego dodatek, no to mamy do niego dostęp. I oczywiście demonizuję, bo sam program jest nadal świetny i uważam go za jeden z lepszych płatnych programów. Natomiast moje drogi z Beersmithem rozeszły się w momencie, kiedy zrozumiałem, że nie podepnę do niego iSpindla. Zresztą już wcześniej miałem z nim problemy tego typu, że jeżeli chciałem skonfigurować nowy garnek czy parametry ważelni, to one mi nie sklejały się wynikowo. To znaczy w parametrach miałem wydajność, strzelam, 85-90, tak naprawdę 75. To mi już od dłuższego czasu przestało pasować. Ta kuśtykająca, spolszczona wersja równie zaczęła mi przeszkadzać. iSpindle zaczął mi przeszkadzać, właściwie brak możliwości go podłączenia. Brak w ogóle konfiguracji, coraz mniejsza możliwość konfiguracji. No i pomyślałem sobie, że czas rozglądać się za czymś innym. No i rozglądałem się za oprogramowaniem Brewfather. Najpierw było to mylące, bo myślałem, że to jest program dedykowany do wiadomo jakiego sprzętu ważelniczego, do ojca słodów, tak? Czy jak ktoś tam się nazywa, ten garnek automatyczny. Ale okazuje się, że nie. Jest to narzędzie bardzo uniwersalne. Narzędzie, które działa w oparciu o przeglądarkę, jak widzicie. A więc uruchomisz to, mój drogi przyjacielu, na każdej platformie, z której masz dostęp do internetu. Co więcej, cały czas możesz mieć podgląd na swoim telefonie. To dosyć wygodne. I tutaj jeszcze dodam, że kupiłem Beersmitha w wersji na telefony, czy tam tablety. I to było kompletnie nieporozumienie. To w ogóle nie dało się tego używać, chyba że jestem za stary. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was używa mobilnej wersji Brewfather. Ja mam wrażenie, że to zostało napisane przy okazji, bo nie przez pomyłkę, ale przy okazji. Na zasadzie, skośmy jeszcze po 2 dyszki za to i tyle. Natomiast proces ważenia to jest według mnie niemożliwe, mając w ręku telefon. Nie. Co mamy tutaj? Co otrzymujemy? Otrzymujemy spolszczenie. Możemy, jak widzicie, zaimportować do tego programu
warki z Beersmitha. Na przykład możemy otworzyć sobie piwo z syropem klonowym, które kiedyś tam robiłem 100 lat temu. Syrop z Kanady sprowadzałem. Już nie pamiętam, z jakim browarem to konsultowałem, ale udało mi się kupić od nich syrop klonowy i użyć go w ten sposób, że piwo zostało ocenione za granicą jako medalowe, pierwsze miejsce. Podobno wyczuwalny był syrop klonowy. Tutaj jest tak, że jest to zaimportowane. Brown Porter, styl i tak dalej, i tak dalej. Cofamy się do receptur. No i muszę powiedzieć, że tak, mamy tutaj warki. Może tak. Widać tutaj testowego pilsa, którego zrobiłem. I to jest takie okienko, które pozwala zobaczyć, co się dzieje w ogóle z piwami w browarze, bo można tutaj do każdej warki, którą robimy, która fermentuje, podpiąć ice pindla. Czyli jeżeli fermentujemy sobie na przykład 10 wiaderek 10-litrowych, to tutaj pokaże nam się 10 warek z informacjami poglądowymi, co się dzieje w danej warce, czyli to, co tutaj widzicie. Aktualizowane te dane są co 15 minut. Takie są zalecenia, żeby ustawić na ice pindlu 900 sekund. Jeżeli chcemy dotrzeć do szczegółów, no to rysuje nam się na żywo obraz, który widzicie. I tu są dwie szkoły, otwocka i falenicka, czyli są ludzie, którzy patrzą na surowe dane i tylko to ich interesuje, a są ludzie, którzy patrzą w tym wykresie na tendencje. Ja patrzę na tendencje. A tendencja w tym momencie wygląda w ten sposób, że jak widać od tego momentu wszystko w tej warce się już uspokaja. Warka, którą zrobiłem, została schłodzona trochę za mocno tutaj, jak widzicie, bo do 7 stopni. Ice Pindle podaje temperaturę, załóżmy, że nadal to jest taka około temperatura, ale temperaturę w brzeczce. To nie jest termometr przyklejony do fermentora czy tak dalej, to wszystko sobie pływa w tej brzeczce. Drożdże zadałem 1 stycznia, wyjściówka była 12,4 BLG, drożdże gozdawskie, gozdawa W34 na 70. Uwodnione w wodzie. No i zaczęły tutaj swoją stanowczą pracę, a tendencja wydaje mi się taka, że już powoli kończą swoją pracę. Warka jest na poziomie 66% odfermentowania. Obecne plato 4,1, alkohol 4,3, temperatura w piwie 10,2. Jeżeli widzicie, to kręcę to 8, więc to jest... A dzisiaj jest 8, tak. Czyli od 7 podniosłem temperaturę. Czyli kończymy już jakby fermentować pilsa, pozbywamy się związków, których nie chcemy. To zielone to jest bateria, dosyć dziwnie to wygląda ten wykres. Ja się przestraszyłem pierwszych spadków, mówię, kurde, nie wytrzyma do końca. Ale okazało się, że to trzeba patrzeć na tendencję, tutaj nie będę wam tutaj przeszkadzał. Trzeba patrzeć na tendencję, a tendencja to jest coś dla mnie najważniejsze. Mamy tutaj warkę podzieloną na 4 części: planowanie, ważenie, fermentacja, no i oczywiście gotowy. Warka numer 2, tak naprawdę warka numer 1, no ale dobra, niech będzie numer 1. Ten pils powstał z takich składników, czyli pół kilo karapilsa, 4 kilo ekstra jasnego Weyermana, sól, Epsom, no i dwa opakowania suchych drożdży uwodnionych na mieszadle. Uwagi, możesz je sobie przeczytać. Woda, no i zdarzenia, które tutaj się dzieją. Ważenie, praktyczny minutnik, który używałem, tyle mogę powiedzieć. Sól Epsom była dodawana do modyfikacji wody. Garnek Edenberga, uwaga, ten garnek źle wskazuje pojemność, cały czas to powtarzam. Ta skala, która jest w tym garku wewnątrz, ona źle wskazuje pojemność litrową.
Słody, chmiele, chmiel pałacowy. Oczywiście to jest błąd z mojej strony, ale no nie mogłem dotrzeć do jakiejkolwiek specyfikacji chmielu pałacowego. Uznałem, że to chmiel, który nadaje się do dolnej fermentacji. Jak otwieram i wącham, jakby nie przeszkadza mi to, ale no Paweł mnie zbeształ od Polish Hopsów, powiedział, że cesarz chmielowy z karczmisk wielkich, że ten chmiel raczej się nie nadaje do pilsa, bo jest owocowy. No, okaże się, nie wiem. Dodatki sól Epsom do zacierania i do wysładzania, drożdże gozdawskie, no i mamy tutaj fermentację. Profil wody. Woda, krótko mówiąc, z Dino, ona się jakoś tam nazywa, w tej chwili zapomniałem, nadaje się do pilsa, przewaga chlorków nad siarczanami, miękka do pilsa, według mnie jak najbardziej. Zmierzone wartości pH w zacieraniu, objętość przed gotowaniem, gęstość przed gotowaniem, to wszystko się jakby skłania. Tutaj mamy dwa porównania, na których mi chyba najbardziej zależy. Tak zwane dostosowanie receptury. Czyli to, co teoretycznie zakładał Brewfather, ten program, a to, co było. Jak widzicie, kurczę, prawie że idealne zgranie. Gęstość początkowa trochę nawet wyższa. To są wartości, które nie warto się nad nimi nawet zastanawiać. Ja jestem zadowolony. Fermentacja, to już Wam pokazywałem. Prawdopodobnie to piwo zostanie zabutelkowane, więc zobaczymy, jak z kolei, jeszcze tego nie ustawiałem, 2-4 wydaje mi się dla pilsa trochę za mocno, ale to jeszcze w trakcie, także tutaj się nad tym nie za bardzo nie skupiam. Podnoszenie temperatury przez 2 dni. Ja trochę wyprzedziłem bo cały ten przebieg, bo tak naprawdę powinienem to, dzisiaj mam sobotę, powinienem to we wtorek, 11 stycznia podnieść, żeby 14 przełożyć to na lagerowanie, ale patrząc na to, jak już się wypłaszcza ten profil drożdżowy, uznałem, że to już będzie koniec. Ten alkohol mi pasuje. Nie chciałbym dotrzeć do 5, ale nie chciałbym też za mocno przerwać, żeby nie było efektów ubocznych w smaku. No zobaczymy. Te same dane, ważenia, teoria, no według mnie idealnie spasowana do tego, co było. Tu jeszcze nic nie poprawiałem, wstawię notatki. Tak to wygląda wobec tego, moi drodzy, od strony warsztatowej ten program. Co jeszcze? No urządzenia, wykaz urządzeń, które są aktualnie podłączone. Można w tym programie prowadzić magazyn. Biblioteka, szczerze mówiąc, nie próbowałem. Mamy tutaj do skopiowania receptury, które chcielibyśmy jakby uważać sobie w domu. Więc jeżeli chcemy uważać Pilsner Urquell w klonie, klikamy to raz. No i możemy sobie to skopiować do siebie. 38 lajków w górę, także chyba się coś komuś udało. No spróbujemy. Kopiuj. Receptura dodana. Gdzie? Tu? No jest. Pilsner. Wiena, Karapils, Munich. Munich, jakie tutaj drożdże ktoś dodał. White Labs WLP 800. No, ja tego nie chcę. Tak. Dalej, profile wyposażenia. Ja mam wpisany swój. Wygląda to w ten sposób. Dlaczego tak wygląda? Już Wam pokazuję. Mamy tutaj opcję narzędzia, nie, ustawienia, przepraszam, nie, narzędzia. Gdzie ja to robiłem? Kalibracja kadzi zaciernej. O, tutaj,
korzystałem z tego, udało mi się to jakby zrobić. Potem gotowałem wodę przez godzinę, zmierzoną wodę 10 litrów i tyle, ile odparowało, to wpisałem w odparowanie. Dużo kalkulatorów, wszystko pod ręką. W ustawieniach, żeby było ciekawie, możemy tutaj dodać różne inne rzeczy. Ice Spindle jest dodany oczywiście, z adresami i z adresem serwera. Oczywiście niektórzy używają Brewpilesa, ja nie wiem jak to nawet zrobić, nie używałem tego. Ogromne możliwości konfiguracyjne, moi drodzy. Na razie z tego korzystam. Jedną warkę zrobiłem, ale jestem już zadowolony na tym etapie, ponieważ to oprogramowanie spełnia dotychczasowe moje preferencje. Także chciałem powiedzieć, że tutaj na tej warce wszystko jest ok. Ja jestem zadowolony na tym, ten testowy pils na razie pachnie w lodówce tak jak trzeba. Co będzie dalej, zobaczymy. Jestem ciekawy, czy ktoś używa Brewfettera, jest bardziej zaawansowany w użytkowaniu tego oprogramowania. Proszę jak zwykle o komentarze, o to, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, czy ktoś ma więcej niż jeden Ice Spindle, jak to się sprawuje grupowo. A ja nadal myślę nad tym, czy nie nagrać by samouczka o Spindlu, bo powiem wam szczerze, że ja już mam swój wiek, ja się z tym strasznie męczyłem, bo bardzo mało informacji jest w Polsce o tym, na polskich jakby serwisach. I cały dzień, cały Boży dzień spędziłem na tym, żeby go w ogóle połączyć z siecią. Potem drugi dzień, żeby, albo i kilka dni, żeby się skumać w ogóle, jak go skalibrować. I po co w ogóle, jaki tu jest sens? Totalna amatorszczyzna, ale wszystko przerobiłem od podstaw. Potem cały dzień kalibracji, no dobra, pół dnia, nie będę przesadzał, pół dnia kalibracji Ice Spindla. No a wyszło bardzo dobrze, krótko mówiąc, jest idealnie zgrany ze spławikiem. I tak zastanawiam się, czy czasami nie nagrać jakiegoś polskiego samouczka o tym, bo ja uważam, że zgracz Ice Spindla z oprogramowaniem, tak jak go po prostu dostajemy do ręki, nie wiedząc nic w temacie, to nie jest prosta sprawa. No chyba, że ja jestem już naprawdę głupi. Oczywiście zrobiłem to, ale straszny nakład sił. Środków nie, bo zapłaciłem 150 zł za niego. Uważam, że to jest taka cena do przełknięcia. Za coś gotowego, za coś, nad czym nie muszę spędzać czasu z lutownicą. No a działa wyśmienicie. Jesteś w drodze. Już wam pokazuję, jak to działa. I na przykład masz to samo, prawda? Widzicie? Widzicie to samo. Naprawdę to jest coś bardzo, bardzo, bardzo wygodnego. Ja jestem z tego zadowolony. No, czekam na wasze opinie. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia.